Witam Państwa uprzejmie. Dzisiaj dzień szczególny w historii Polek i Polaków, czyli dzień 1 września, 82. rocznica wybuchu II wojny światowej. Zawsze, kiedy otrzymywałem zaproszenia na spotkanie z tej okazji w Turku, ujmowało mnie to, że tutaj przedstawiciele wszystkich organizacji, samorządów, partii politycznych są razem pod pomnikiem Nigdy Więcej Wojny. Także razem są pod tym pomnikiem 21 stycznia, czyli w rocznicę wyzwolenia Turku spod okupacji hitlerowskiej. To nie jest powszechne generalnie w przestrzeni publicznej. Często jest to przedmiotem walki politycznej i stąd między innymi fakt dzisiejszy mojej obecności przed pomnikiem Nigdy Więcej Wojny. 1 września to także długo oczekiwana, normalna, mam nadzieję, inauguracja roku szkolnego. Ten rok szkolny będzie prowadzony w tych specyficznych warunkach pandemicznych. Kiedy uczestniczyłem w swojej szkole podstawowej rano w inauguracji roku szkolnego w Niechanowie swojej, bo jako absolwent tej szkoły, to pani dyrektor przedstawiała wszystkie, jakby cały sposób postępowania społeczności szkolnej w kontekście pandemii. Tam też zaapelowałem o udział w szczepieniach. Myślę, że trochę przespaliśmy ten okres wakacji. Powinniśmy, mam na myśli służby odpowiedzialne za szczepienie, w większym stopniu być aktywne w tym okresie czasu, żeby docierać również do młodzieży. No ale w szkole też można dokonać tej akcji szczepień i tutaj nie ma sporu między nami. Mam na myśli Klubem Lewicy, który zachęca od samego początku do szerokiej akcji szczepień, bo to jest jedyna skuteczna droga przeciwdziałania rozszerzania się pandemii. Natomiast wszystko to, co dzisiaj firmuje pan minister Czarnek, jest krytykowane przez bardzo wielu, w tym przez klub parlamentarny Lewicy. Pan minister, przedkładając zmiany ustawy w prawie oświatowym, po pierwsze dąży do scentralizowania zarządzania oświatą, czyli zabrania tych uprawnień, które dzisiaj mają organy prowadzące, czyli samorządy, poprzez zwiększenie kompetencji kuratora, między innymi w komisjach wyłaniających dyrektorów szkół, zwiększenia swoich przedstawicieli, także możliwość odwołania dyrektorów przez kuratora, łącznie z prowadzeniem przepisu karnego, który przewiduje możliwość pozbawienia wolności do lat dwóch takiego dyrektora, który nie wykonuje tychże zaleceń pokontrolnych i łamie zdaniem kuratora oświaty prawo oświatowe. Po drugie, nie ma jasnych przekazów dotyczących sytuacji ekonomicznej nauczycieli, choć projekt budżetu, o którym będę mówił za chwilę, przewiduje wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 4,2%. Mam nadzieję, że będzie również i dotyczył nauczycieli. Jako klub Lewicy, przede wszystkim w kontekście tej sytuacji, która miejmy nadzieję, że już miała miejsce i nie wróci, czyli zdalnego nauczania, uważamy, że w każdej szkole powinien być obecny psycholog. Pierwsze dwa tygodnie tej nauki po tym półtorarocznym okresie przerwy to powinno być taka integracja na start, czyli nie powinno, krótko mówiąc, być sprawdzianów, tylko właśnie ta pełna integracja, ale także połączona z edukacją zdrowotną, czyli z informowaniem młodzieży właśnie o szczepieniu, o wszystkim, co jest związane ze zdrowiem. Jeśli chodzi o program nauczania, to tutaj opowiadamy się przede wszystkim nie ze wzrostem ilości godzin określonych, ale z podniesieniem jakości nauczania. O tej jakości nauczania powinna być również prowadzona edukacja klimatyczna i edukacja pracownicza. Na dzień dzisiejszy, mimo że mamy poprawę sytuacji wśród dzieci i młodzieży, jeśli chodzi o wyżywienie,
to jednak ciepły posiłek i dla każdego ucznia to wysiłek państwa i organów prowadzących, a w dalszym ciągu powinien być realizowany. No i podstawowa kwestia to jest podwyżka dla nauczycieli. Tutaj współpracujemy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i wspólnie przedstawiliśmy też projekt nowelizacji ustawy dotyczący podwyżek w sferze budżetowej. Ten projekt ustawy został przekazany już do laski marszałkowskiej. Ten projekt ustawy w wykonaniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej z 3 sierpnia i Lewicy przewiduje wzrost płacy w sferze budżetowej o 112%. Dlaczego o 112%, czyli o 12%? Dlatego, że rząd, podając wstępne założenia do projektu budżetu, mówi o tym, że w tym roku podwyżka płac w sferze gospodarczej to prawie 7%, w przyszłym roku 6,5%. Czyli łącznie to właśnie mniej więcej jest tyle. Dotyczy to 700 tysięcy pracowników sfery budżetowej. Kosztować by to miało państwo 5,8 miliarda złotych. W tej informacji dotyczącej projektu budżetu minister finansów informuje, albo inaczej chwali się, że w tej chwili na koniec sierpnia mamy 35 miliardów nadwyżki w budżecie, czyli w planie finansowym za ten rok. Czyli można powiedzieć, że środki finansowe w budżecie są, aby przeprowadzić tą podwyżkę. Ta podwyżka wynika również z analizy też sytuacji płacowej w niektórych instytucjach państwowych. Na przykład w KRUS-ie 60% pracowników jest na płacy minimalnej. Jest na płacy minimalnej. Ma regulowane tylko i wyłącznie podwyżki poprzez system płacy minimalnej. W Poczcie Polskiej podobna sytuacja, w firmie, co prawda spółce, ale jednoosobowej Skarbu Państwa, sytuacja podobna. Wielu ludzi jest na umowach czasowych, nie przedłuża im się tych umów. Natomiast w dużych miastach jak Poznań, Wrocław brakuje ludzi do pracy, dlatego że ci, którzy mają odpowiednie kwalifikacje, odchodzą z Poczty Polskiej, która jest zdaniem związków zawodowych źle zarządzana i przy niskich zarobkach. Stąd nasz apel do rządu łącznie z projektem ustawy o podwyższenie płac w sferze budżetowej. Z płacą w sferze budżetowej wiąże się oczywiście budżet i wszystko to, co jest zapowiadane w ramach tak zwanego Polskiego Ładu, czyli programu politycznego rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość. Na dzień dzisiejszy jeszcze żaden projekt ustawy nie został uchwalony. Wczoraj zakończyły się konsultacje projektu dotyczące ustawy podatkowej. Jest w Sejmie natomiast projekt ustawy dotyczący wsparcia rodzin. I tutaj, jeśli chodzi o Polski Ład, tam w sferze podatkowej mamy wszystko wrzucone do jednej ustawy. A więc po pierwsze podniesienie kwoty wolnej od podatku, po drugie podwyższenie tych progów podatkowych, po trzecie wyłączenie z możliwości odpisywania składki zdrowotnej, czyli na dobrą sprawę wprowadzenie nowego podatku 9%, zwłaszcza dla prowadzących działalność gospodarczą, i po czwarte skutki wprowadzenia tego rozwiązania to jest olbrzymi ubytek dla polskich samorządów. My prowadzimy konsultacje w sprawie tych ustaw z Polskiego Ładu. Jutro odbywa się spotkanie klubu poselskiego z przedstawicielami central związkowych, OPZZ-u, Solidarności, Forum Związków Zawodowych. Chcemy również ich wysłuchać na temat właśnie rozwiązań związanych z Polskim Ładem i po tych spotkaniach również z przedstawicielami związków zawodowych klub ostatecznie podejmie decyzję dotyczącą głosowania. Podkreślam, gdyby ta ustawa podatkowa była rozdzielona, dotyczyła podatku dochodowego od osób fizycznych, to mielibyśmy ułatwione zadanie. Natomiast w tej chwili, gdy rzucone jest wszystko jakby w jeden kocioł, to na dzień dzisiejszy skłaniamy się przeciwko tej ustawie, przeciwko tym rozwiązaniom. Aby przeciwdziałać tym negatywnym skutkom związanym z wprowadzeniem Polskiego Ładu dla samorządów,
to przygotowaliśmy również projekt ustawy z 25 maja już o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który przewiduje zwiększenie udziału w podatkach gmin, powiatów i województw. I to widzę, że jest wspólne z tym wynikami konsultacji, które Państwu również przedłożyliśmy. Dotyczy to opinii korporacji samorządowych, z których wynika, że jeśli nie zostanie wprowadzona żadna inna forma pomocy dla samorządów, to oczywiście jest niebezpieczeństwo, iż płynność finansową straci prawie wszystkie miasta na prawach powiatów, 80% gmin wiejskich, 49% gmin miejsko-wiejskich i 44% powiatów. Co to oznacza, straci płynność finansową? To znaczy się, że z tych środków, które mają jako dochody własne, nie będą w stanie pokryć kosztów stałych, czyli na przykład wynagrodzeń nauczycieli, pracowników, funkcjonowania jednostek. To, co rząd proponuje w miejsce ubytku udziału w podatkach, to są ewentualna pomoc na inwestycje, ale wiadomo, że to są środki znaczone i one nie mogą być przeznaczone na finansowanie zadań bieżących. Stąd to również chcemy wprowadzić między innymi ustawą, czyli rozwiązaniem systemowym zwiększającym udział samorządów w podatku dochodowym od osób fizycznych, tak żeby samorządy mogły podejmować, a nie politycy zza biurka, czy w danej gminie potrzebna jest droga, żłobek, przedszkole czy boisko sportowe. Chcę zauważyć również, że ograniczenie tych dochodów własnych będzie wpływało na duże dysproporcje między gminami właśnie małymi, wiejskimi o niskich dochodach własnych w dostępie do środków europejskich. Wielkopolska jako region od nowej projekcji tych środków europejskich nie jest już regionem najbiedniejszym i będzie trzeba mieć dofinansowanie do 50%. Stąd brak środków własnych w samorządach, jak mówię, będzie wpływał na zwiększenie dysproporcji między gminami miejskimi, ale także ograniczał dostęp chociażby do tej infrastruktury społecznej, która jest niezbędna, jak dzienne domy pobytu, jak żłobki. W tej chwili kilkanaście z tych samorządów, korzystając właśnie z programu rządowego Maluch oraz środków europejskich, buduje żłobki. Wczoraj byłem na przykład na otwarciu takiego żłobka w gminie Miłosław, powiat wrzesiński, kluby Malucha. To wszystko jest potrzebne, to jest początek, zwłaszcza w środowisku wiejskim, gdzie tych placówek edukacyjnych jak żłobek czy pomoc dla seniorów nadal brakuje. Tyle.